istne oberwanie chmury. Ale szleje. Założę się, że przysłała cię gildia. Nikt mnie nie przysłał. Wybacz. Wyrzucili mnie z placu targowego, bo nie chciałem przystąpić do cechu. Widząc uzbrojonego człowieka, który zmierza w moją stronę, sądziłem, że teraz chcą mnie usunąć z miasta siłą. Nic nie poradzę na to, że wyglądam na najemnego zbira. Ale zapewniam cię, że przyszedłem rzucić okiem na twoje towary. Przepraszam. Nie powinienem być tak pochopny w sądach. Oczywiście, zapraszam do przejrzenia oferty. Czym handlujesz? Sprzedaję i skupuję broń. Mam najlepszy wybór broń w mieście i nie miałem jeszcze niezadowolonego klienta. Przekonajmy się. Wątpisz? Zatem spójrz. Bywaj. Zanosi się na potop. Chcesz obejrzeć moje towary? Dlaczego nie chcesz przystąpić do cechu? Ktoś próbuje przejąć kontrolę nad gildią i wszyscy tańczą tak, jak im zagrają. Nie mam zamiaru podporządkowywać się głupim poleceniom, dostarczać darmowej broni i rezygnować z interesów ze wskazanymi osobami. Kto chce przejąć kontrolę nad cechem? Nie wiem, ale skoro najbogatsi kupcy trzęsą się ze strachu, jest to ktoś możny. Być może ktoś z otoczenia wielkiego mistrza lub króla. Kazali mi hurtowo dostarczać broń, a tylko Jakub de Aldersberg lub Foltest potrzebują takich ilości. To ciekawe. Dzięki za informację i powodzenia w interesach. Żegnaj. Proszę bardzo. A szczęście z pewnością mi się przyda. Zanosi się na potop. Chcesz obejrzeć moje towary?
Cóż za ulewa. Nie powinno padać. No tak. Nie będę mogła jak kaczka. W tym bordelu brakowało jeszcze tylko... Co cię tu przywiodło? Nie, nie chcę wiedzieć. Ktoś cię na mnie nasłał. Wiedźmin na szlaku. Widok jak za dawnych czasów widok. Napiłbym się. Rozpadało się nie na żarty. Geralt z Rivii, jak sądzę. A kto pyta? Mam dla ciebie wiadomość od wspólnych znajomych. Wiadomość brzmi: trzymaj się z daleka od spraw, które cię nie dotyczą. Nie pchaj palców w ogień, bo się sparzysz. Przekaż wspólnym znajomym wiadomość ode mnie. Mów. Powiedz, że jeśli chcą mi coś powiedzieć, niech zrobią to osobiście. Bez obaw, na pewno wasze drogi skrzyżują się. Ale leje. Zanosi się na potop. Królewska służba. Służba, nie drużba. Zdecydowałeś się współpracować z zakonem? Myślisz, że jesteś sprytny, że tarcze rycerzy ochronią cię przed gniewem salamandry? Mylisz się. Nudzisz mnie. Jesteś tylko pionkiem na szachownicy intryg. Sytuacja cię przerasta. Lepiej wycofaj się póki czas, Wiedźminie. Zdziwiłbyś się, gdybyś wiedział, ile takiego pieprzenia nasłuchałem się w moim długim życiu. Nie igraj z ogniem, Wiedźminie. Jeszcze nikt nie wygrał z salamandrą. Zanosi się na... No proszę, w końcu ktoś, kto doceni moje towary. Czym handlujesz? Kupuję i sprzedaję broń. Do niedawna zajmowałem się narzędziami dla farmerów, ale handel bronią stał się teraz bardzo zyskownym zajęciem. Bywaj. Królewska służba. Paskudna pogoda. Pogoda pod psem. Ale ulewa. No proszę, w końcu ktoś, kto doceni moje towary. Ale źle. Wiedźmin Geralt? Służba, nie drużba. Słyszałem kiedyś balladę o Wiedźminie, ale kiedy... Spójrz! Bo najlepszą nie moją. W cywilizowanym świecie. Rozpadało się nie na żarty. Nic tu po tobie, białowłosy. Thank you.
Zapowiada się chudy rok. Odła z Peluna. Jestem wyczerpany. Zaczekam z tym do jutra. Pozwólcie, pozwólcie, zaszczyconym bardzo. Napitki zacne i ten tego, inne towary. Sprzedajesz alkohol? Król zakazał edyktem wódki sprzedawać nielza. Bywaj. Co też Foltes znowu wymyślił? Zaczekam z tym do jutra. Jestem wyczerpany. Co to? Co powinienem je kupić? Zaczekam z tym do jutra. Witam, szlachetny panie. Jeśli szukasz prezentu dla pani twego serca, trafiłeś bardzo dobrze. Czym handlujesz? Miłymi dla oka drobiazgami, pięknymi suwenirami, przedmiotami zbytku. U mnie zaopatrują się wyższe sfery, piękne damy i szlachetni panowie. Zobaczmy. W czym mogę pomóc? Jak idą interesy? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Król Foltest wyjechał z miasta z częścią dworu, przez to mam mniej klientów i mniejsze zarobki. Na dodatek wprowadzono stan wyjątkowy. Ludzie wolą wydawać pieniądze na zapasy towarów koniecznych, na przykład na jedzenie. Pojmuję. W czym mogę pomóc? Opowiedz mi o swoich towarach. Mógłbym opowiadać miesiącami. Sprzedaję pierścienie, modne ubrania z odległego Toussaint. A co polecasz szczególnie? Rozumiem, że szukasz prezentu dla damy. W takim razie wszystko zależy od tego, kim jest twoja wybranka. Eleganckie kurtyzany chętnie przyjmują klejnoty i często obrażają się, gdy wprost oferujesz im pieniądze. Pozory są częścią ich erotycznej gry, pojmujesz? Pojmuję. Zauważyłem, że arystokraci chętnie kupują dla swych szlachetnie urodzonych pań rękawiczki, szale i chusty. Szlachcianki chcą nadążać za modą, więc ciągle zmieniają stroje. Dzięki za wskazówki. W czym mogę pomóc? W niczym, bywaj. Świetny plan. Zaczekam z tym do jutra. A może jednak rubel będzie lepsza. Królewska służba. Co oni knują? W tym bordelu brakowało jeszcze tylko wiedźmina. Jestem hurtownikiem, nie handluję detalicznie. W wykonaniu mistrza lutni? Nie przeszkadzaj. Łaskawy panie, zechcesz wspomóc sztukę? Finansowo? W rzeczy samej. Dziękuję, dobroczyńco.
chętnie ułożę pieśń o twojej hojności i innych przymiotach, tylko zdradź mi swoje imię. Geralt z Rivii. Geralt z Rivii zginął! Wstydziłbyś się, przybłędo! Co za bezczelność, żeby podszywać się pod legendarnego białego wilka! Nie rozmawiam z tobą. Skąd? Jeśli pociągają cię sztuki tajemne, a w szczególności alchemia, potrójnie błogosławiona cesarzowa wszystkich nauk, zapraszam do przejrzenia mojej oferty. Mógłbyś zrobić dla mnie eliksir? Nie, zajmuję się tylko handlem. Bywaj. Jeśli... Może jednak Rubedo będzie lepsze. Zapraszam, zapraszam. Egzotyczne towary prosto z pachnącej korzeniami Zerikanii. Nie wyglądasz na Zerikańczyka. Bo nim nie jestem. Czy trzeba być władcą, żeby handlować piwem królewskim mocnym? Bywaj. Zapraszam. Co cię tu przywiodło? Nie. Boli. Wiedźmin Geralt. Szukasz dobrej lektury? Przejrzyj moją ofertę. Proszę. Sądziłem, że na targowisku handlują tylko hurtownicy. Mylisz się. Detaliści jak ja również mogą ubić tu dobry interes. Bywaj.
I na co się tak gapisz? Może Welera? Witaj. Od razu uprzedzam, że niczym nie handluję i nie podkuwam koni. Jesteś miecznikiem. Nareszcie ktoś zrozumiał, czym się zajmuję. W czym mogę ci pomóc? Chciałbym ulepszyć moją broń. Co ci będzie potrzebne? Potrzebuję do pracy rud metali albo kamieni runicznych, które mógłbym umieścić w ostrzu. Oczywiście potrzebuję też samego miecza. Ile to będzie kosztować? No, to dosyć skomplikowana sprawa. Omijam podatki i obowiązkowe składki dla cechu, więc część zapłaty przyjmuję w towarze. W takim razie czym mogę ci zapłacić? Chętnie przyjmę darowiznę. Tak, to dobre słowo. Podaruj mi kamień szlachetny, który będę mógł wstawić w głowicę broni przeznaczonej dla hrabiego Deweta. Wrócę później. Bywaj. Aj. W czym mogę ci pomóc? Mógłbyś rzucić okiem na mój miecz? Chcę go ulepszyć. Zgoda, ale zanim spojrzę na twoją broń i komponenty do jej ulepszenia, musisz mi podarować kamień szlachetny. Wolisz klejnot? Dlaczego nie chcesz złota? No, to dosyć skomplikowana sprawa. Omijam podatki i obowiązkowe składki dla cechu, więc część zapłaty przyjmuję w towarze. W takim razie czym mogę ci zapłacić? Chętnie przyjmę darowiznę. Tak, to dobre słowo. Podaruj mi kamień szlachetny, który będę mógł wstawić w głowicę broni przeznaczonej dla hrabiego Deweta. Wrócę później. W czym... Bywaj. Zabieracie rodzicom dzieci i szkolicie je na wiedźminów. Wstydź się. Gdzie się tak śpieszysz, wojowniku? Szlachetny panie. Odnoszę wrażenie, że chcesz mi przedstawić propozycję. Mylisz się, szlachetny panie. To ja czekam na twoją propozycję. Co ty sobie myślisz? Słynny pogromca potworów zaszczycił mój skromny lokal. Witam. Mogę czymś służyć? Thank you.
Słynny pogrom... W sprawie ogłoszenia. A, tak, wiwernie mięso. Mam nadzieję, że masz 3 sztuki. Oczywiście. Oto twoja zapłata. Napiłbym się. Hej! Twoja matka puściła się z krasnoludem! Jesteś inny, ale to nawet interesujące. Zastanawiające. Pięści mnie świerzbią. Zaprawdę szlachectwo zobowiązuje. Uderz mnie, dziewuszko! Tylko szybko, złociutki. Jestem bardzo zajęta. Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak. Jak... Rezygnuję. Zostań tam, gdzie jest. Jeszcze tylko moment, złociutki. Już cię obsłużę. Bywaj. Koteczku, nie bądź taki wyrywny. Załatwię jedną sprawę i już jestem do twojej dyspozycji. Witam. Kogo moje oczy widzą? Wiedźmin. Mówiono, że wyginęliście. Jeszcze kilku zostało. Jestem Geralt. Ja wolałbym nie zdradzać prawdziwego imienia. Śluby rycerskie. Jeśli chcesz, możesz nazywać mnie Patrykiem z Wazy. Płonąca róża? Owszem, należy. Może zechciałbyś mi pomóc? Zobaczymy. Chodzi o moją siostrę. Pewnego razu znaleźliśmy ją nieprzytomną w łóżku. Ze śladami kłów na szyi. Słowem wampir. Wszyscy byliśmy przerażeni. Kły nie muszą oznaczać wampira. Te najwyraźniej oznaczały. Po pewnym czasie siostra zniknęła. Widocznie została przemieniona i uciekła. Jeśli jest wampirem, będę musiał... Przede wszystkim chcę, żeby się znalazł i potwierdził moje przypuszczenia. Mości rycerzu, znacie może Zygfryda z Danel? Owszem, znam. Co u niego słychać? Ma dostać awans. Zresztą może już dostał, nie wiem. Nie gadam z nim. Mogę wiedzieć dlaczego? Zmienił się po powrocie z misji na bagnach. Mówię doń. Mości Zygfrydzie, gratuluję chwalebnego zwycięstwa. Honor i wiara zatriumfowały nad pogańską hołotą. Popatrzył na mnie dziwnie jakoś i rzekł. Chwalebnego powiadacie. Być może. Honor i wiara powiadacie. Na pewno nie. Zwyciężyliśmy, bo przeciwnik był głodny i kiepsko uzbrojony. Zmienił się nam Zygfryd. Trochę krwi, pierwsza walka i już o honorze zapomniał. Ojca wspomnieć powinien, przykład brać. Gdzie go znajdę? Ojca? Nie żyje. Ponoć go Manticora rozszarpała. O Zygfryda pytałem. Większość czasu spędza na trenowaniu rekrutów przed siedzibą zakonu w klasztornej. Tak? Bywaj. Pomogę ci odnaleźć siostrę. Jeśli spotkasz moją siostrę, na pewno ją rozpoznasz. Nikt nie oprze się czarowi jej chabrowych oczu. To piękna, szczupła blondynka. Zobaczę, co da się zrobić. Zastanawiające. Napiłbym się.
puściła się z krasnoludem! Bierz się jak baba! Pięści mnie świerzbią. Nie z... Co za dzień? Rozwalę ci mordy! Żadnego wyzwania. Co to ja miałam zrobić? Spać mi się chce. Komu by tu przypieprzyć? Nie. Pięści mnie świerzbią. Chcesz? Bijesz się czy patrzy? To ciekawe. Piękny był ten ministr. Ojej, zapomniałam. Rozwalę ci mordy! Spać mi się chce. Co powinien mi kupić? Pięści mnie świerzbią. Wygrałeś, przybłędo. Bierz. Świetnie. Chcę. Skok. Uderz mnie, dziewuszko! Ciula. Wygra. Komu by tu przypieprzyć? Kiedyś byłem wielki, nieustraszony. Mówili o mnie nadzieja białych. Nie bardzo rozumiem. Miałem potencjał. Teraz muszę siedzieć w tych spelunach. A wszystko przez jedną walkę. Byłeś wojownikiem? Bokserem. Od tamtego czasu noszę kaptur, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Miałem setki fanów, kobiety, pieniądze. Nie wiesz, jak to jest. Co się stało? Najpierw oszukali mnie sędziowie, że niby biłem po jajach. On i tak nie miał jaj, więc co za różnica. Przegrałem przez dyskwalifikację. Poruszająca historia. To nie koniec. To dopiero początek mojego dramatu. Później były inne walki, aż w końcu... Co się stało? Walczyłem z lwem, tak na niego mówili. Dzień był gorący, chociaż wiał chłodny wiatr znad zatoki. Pobił cię. Dostałem jeden morderczy cios i zrozumiałem, że nie wygram tej walki, że w życiu chodzi o coś więcej. Odszedłem. Od tamtej pory noszę kaptur, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Uciekłeś z ringu po jednym strzale? Nie uciekłem, tylko przeszedłem przemianę duchową. Ale na ciebie starczy mi sił. Proponuję zakład. Ustalmy stawkę. 200 orenów. Jakie zasady? Żadnej broni, żadnych pancerzy. Rozumiem. 200 orenów. Wchodzę. Ty suki syn! Spać mi się chce. Komu by tu przypieprzyć? Jesteś uczniem lwa? Nasłał cię? Jestem wiedźminem. Wygrałem.
Bierz, co chcesz. Wezmę pieniądze. 300. Masz i zostaw mnie w spokoju. Zostaw mnie w spokoju. Dość już upokorzeń. Rozwalę ci mordy! Czasami wolałbym być chłopem. Białowłosy, poświęcisz mi chwilę? Szlachetny panie. Odnoszę wrażenie... Wiesz, jak zrobić wrażenie na damie. Chodź, zabieram cię do świata rozkoszy, o których nawet ci się nie śniło. Wieczny ogniu wypełni me serce. Ach. Nie bawię się tak. Stanowczo powinienem to zrobić. Muszę bardziej oszczędzać. Napiłem się. Niewybaczalne. Czego tu szukasz? Czego? Niespokojne czasy nastały. Kto za tym stoi? Tak? Ja w sprawie ogłoszenia. A, tak. Pióra Kuroliszka. 5 sztuk. Masz je? Jeszcze nie. Po co mi głowę zawracasz w godzinach pracy? Następny! Tak? Ja w sprawie... Pogadamy później. Następny! Niespokojne czasy nastały. Mogłam znaleźć sobie ciekawsze zajęcie. Przełożyć, ale przynajmniej zakleić, nie jestem szwaczką. Mogłam znaleźć sobie ciekawsze zajęcie. Grzeczna dziewczyna. Czym mogę służyć? Pracujesz w ratuszu? Niezbyt oryginalnie, mój drogi. Musisz postarać się bardziej, żeby zrobić na mnie wrażenie. Jesteś niegrzeczną dziewczynką. Niegrzeczne dziewczynki mają zawsze najciekawsze pomysły. Kiedy na ciebie patrzę, też zaczynam mieć wiele ciekawych pomysłów. Nie tak prędko. Chcę dostać prezent. Widzę, że mamy kaprysy. Co byś chciała dostać? Musisz zgadnąć, co najbardziej lubią niegrzeczne, rozkapryszone dziewczynki. Chodź, zaprowadzę cię w miejsce, gdzie będziemy mogli być sami. Prowadź, pani.
Niespokojne czasy nastały. Przełożyć, zakleić, wbić pieczątkę. Grzeczne cały dzień. Trzy krzyżyki to za mało. Ja... Napiłbym się. Oho! Wiedźmin Geralt z Rivii! We własnej osobie. Nie wiem, jakim cudem zdołałeś uniknąć kwarantanny i zyskać przychylność władz. Przypominam, że w Wyzimie ogłoszono stan wyjątkowy. Zasady jak na wojnie. Będę się starał. Staraj się mocno, bo zdrajcy trzech lilii zakosztują stali. Przypomnij mi, o co chodzi z tym stanem wyjątkowym. Z rozkazu miłościwie nam panującego króla Foltesta ogłoszono w Wyzimie stan wyjątkowy. Dlaczego? Dlaczego? Rozejrzyj się dookoła. Plaga w połowie królestwa. Potwory wyłażą na ulicę. Nie wystarczy kwarantanna i wzmożona czujność? Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy, Wiedźminie. Szukam pewnego miejsca. Jestem wysokiej rangi oficerem wojskowym. Ale... Znikaj stąd, wariacie, zanim cię zapuszkują. W tym bordelu brakowało jeszcze tylko Wiedźmina. Napiłbym. Tak? Bywajcie. Oddali mi pod rozkazy bandę matołów. Taki już los ubogiego rycerza. Groźnie wyglądasz. I na dodatek nosisz broń na plecach. Witajcie, panie Wiedźmin. Wyniosłeś się spod grodzia? Dostałem rozkaz, aby przybyć do Wyzimy. Czekam na powrót króla Foltesta. Przy okazji zajmuję się wypłacaniem nagród za usuwanie tak zwanego niebezpieczeństwa społecznego. Niebezpieczeństwa społecznego? No, nagrody za potwory wypłacam. Masz coś dla mnie? Za jakie potwory wypłacasz nagrody? Na bagnach pojawił się ogromny wilk. Tamtejsi mówią także, że widują samice wiwerny, porywającą dzieci. Przecież wiwerny nie polują na ludzi, chyba że się je sprowokuje. Widocznie próbowali ją przepędzić jakimś ludowym sposobem. Mówię panu, panie Geralt, wieśniaki to tylko kłopoty tworzą. Powiedz mi o czymś innym. Pytaj. Skąd czerpiesz wiedzę o potworach? Mamy taką księgę w rodzinie i w tej księdze bestie wszelakie są opisane i narysowane. I wiecie, co tam stoi? Z chęcią się dowiem. Każdy potwór to jakowyś ludzki grzech uosabia. Dajmy na to zjadarka obżarstwo, wampir opilstwo. A co uosabia skolopendromorf? Bywaj. A cóż to? To mało ciekawe. Zła jestem. Wszystko zgodnie z planem. Jestem prawdziwym patriotą i jestem dumny, że mogę robić broń dla naszych moja chłopców. Moja sparaliżowana babka pracowałaby lepiej. Mam nadzieję, że ta broń miałem zostanie wykorzystana przeciwko elfom. Zachciało mi się życia w mieście.
czym mogę pomóc? Cóż to za miejsce? Manufaktura. Nie widać? Wychowałeś się w dziczy, czy jak? Właściwie tak. Wychowałem się w dziczy. A zatem patrz i podziwiaj. Oto najnowocześniejsza manufaktura w Temerii. Miesięcznie wytwarzamy więcej uzbrojenia niż wszyscy miejscy płatnerze razem wzięci. Co tam? Wytwarzacie broń? Wytwarzamy mnóstwo broni. Miecze i topory najwyższej jakości. Okazyjnie również zbroje. Interes się kręci, jak widzę. Kręci się diabeł w chrzcielnicy. Nie nadążamy z realizacją zamówień. Kto składa zamówienia na broń? Ostatnio dostaliśmy intratne zlecenie na uzbrojenie zakonnych tarczowników. Powiesz pewnie, tarczownicy? Jakiż to prestiż dla wytwórni. Cóż, odpowiem. Rycerze to wielcy panowie i zaopatrują się indywidualnie, na własny koszt, a ich broń i zbroje muszą być dziełem sztuki. Ale rycerzy jest niewielu, a chędożonych tarczowników są setki. Gwiżdżemy więc na rycerzy, niech wydają fortuny na swoją broń. Nasze hasło to masowo, szybko i solidnie. 1000 pieprzonych grotów do włóczni dla 1000 pieprzonych tarczowników. Oto przyszłość przemysłu. Nie unoś się, pojmuję. Przepraszam. I 10 000 bełtów do kuszy, do kurwy nędzy. Nie zapominajmy o kusznikach. Mogę coś u was kupić? Przykro mi. Mamy zobowiązania wobec kontrahentów i umowy z rynkiem detalistów. Nie obsługujemy klientów indywidualnych. A dla kogo robicie te miecze? To tajemnica. Chyba nie jesteś szpiegiem przemysłowym, co? Tak, pytam. Z czczej ciekawości. A, to w porządku. Bez urazy. Chętnie bym ci opowiedział, ale mamy w kontrakcie klauzulę o poufności danych. A więc to zlecenie kontraktowe. Ciszej, nie tak głośno. Jeszcze dworscy szpicle nas usłyszą. Dwór królewski wymusił tajemnicę, czy dwór królewski nie może dowiedzieć się o zleceniu? Ciszej, błagam. Jedno i drugie, jakkolwiek głupio to zabrzmi. Są ludzie króla, z którymi mogę rozmawiać otwarcie i tacy, przed którymi nie mogę pisnąć ani słówka. Chcesz powiedzieć, że na królewskim dworze są dwie frakcje, z których jedna zamówiła broń, a druga nic o tym nie wie? Na bogów, już i tak za dużo wychlapałem. Idź sobie, idź i nie waż się nikomu pisnąć ani słowa, bo źle skończysz. Jeszcze tylko jedno. Jestem bardzo, ale to bardzo zajęty. Co tam? Kto jest właścicielem manufaktury? Udziały mają wspólnicy, którzy pragną pozostać anonimowi. Jak mogę się z nimi skontaktować? Musisz przedstawić sprawę mnie, a ja przekażę ją dalej. Nie ma innego sposobu. Życzę wyrobienia normy. Bywaj. Co tam? Nie waż się odezwać słowem. Katalizator zadziałał, już w porządku. Przez moment groziła nam eksplozja, ale po raz kolejny okazało się, że ja mam słuszność. Azerykańscy mistrzowie gówno wiedzą. Przez moment wierciło mnie w nosie. Nie kpij, z katalizacją pirytu nie ma żartów. Przecież nie kichnąłem. Ciągle tu jesteś? Gdy rozmawialiśmy po raz pierwszy, wspominałeś coś o zerykańskich mistrzach.
Próbowałem rozgryźć zagadkę stali z pomocą zerrikańskiej książki, ale jest nic nie warta. Chętnie ją odstąpię w zamian za coś bardziej użytecznego. Na przykład w zamian za co? I tak nie masz tego, czego potrzebuję. Pomyślałem, że spróbuję użyć w eksperymentach czerwonej rudy meteorytu. O jakiej książce mowa? Zerrikański bełkot o substancjach wybuchowych. To może mi się przydać. Ciągle tu jesteś? Uważaj na siebie. Do zobaczenia. Następnym razem nie przychodź, gdy mieszam substancje wybuchowe. Postaram się trafić na właściwy moment. Próbowałem... Na przykład... I tak nie... Być może dostarczę ci tę rudę. Ciągle tu jest. Groźnie wyglądasz. I na dodatek nosisz broń na plecach. Ach, gdybym był bogaty. Zaczekam z tym do jutra. Wiedźminie! Zrób to porządek! No proszę, w końcu ktoś, kto doceni moje... W tym bordelu brakowało jeszcze tylko Wiedźmina. To mało cię. Pięści mnie świeżby. Paskudny dzień. Usiądź sobie, słonko, i zaczekaj na mnie, zaraz cię obsłużę.
ktoś cię na mnie nasłał. A jebał ich wszystkich pies. Zawsze wybierasz się na zakup. Chcę. Nie bawię się. Wiedźminie! Zrób to porządek! No proszę. Ciekawe, czy będzie padać, powtarzam, czy będzie. No. Może Welerat? W tym bordelu brakowało. Co cię tu przywiodło? Nie, nie chcę wiedzieć. Co cię tu przywiodło? Nie, nie chcę wiedzieć. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch, dzielnica straciła swój... Zła jestem. Groźnie wyglądasz. I na dodatek nosisz broń na plecach. Wiedźmin na szlak! No... Oj, słyszy mnie!
teraz na dworze. Doprawdy? Co tam? Życzę wyrobienia. Ciągle. Gdy rozmawialiśmy po raz pierwszy, wspominałeś coś o zerikańskich mistrzach. Na przykład. I tak. Właśnie takiej rudy potrzebuję. Zobaczymy, może nareszcie uda mi się wywołać te reakcje. Powodzenia. A, przepraszam, oto książka. Baw się dobrze podczas lektury. Dzięki. Ciągle tu jesteś? Czym się zajmujesz? Szukam receptury kamienia filozoficznego. Chętnie podzielę się z tobą złotem uzyskanym z transmutacji ołowiu i gratisowo zapewnię ci wieczną młodość. A poważnie? Przyjechałem z Akademii w Oxenfurcie. Wynajęli mnie, żebym ulepszył skład stali wykorzystywanej do produkcji broni. Ta, której używają, jest zbyt krucha? Raczej zbyt droga. Chociaż właściwie to i tak niemal żelazo. Na dodatek bardzo zanieczyszczone. Masz na sprzedaż jakieś składniki alchemiczne? Nie jestem alchemikiem. Jestem uczonym. Gardzę zabobonem. Sądziłem, że alchemia jest nauką, ale jestem tylko prostym wiedźminem. Bzdura. Kiedyś magia zniknie, a wraz z nią alchemia. Nauka zostanie na zawsze. Mój znajomy Kalkstein jest alchemikiem i uważa się za naukowca. Kalkstein, ten doktryner. My, młoda kadra Akademii w Oxenfurcie, śmiejemy się z jego pseudonaukowego mistycznego bełkotu. Czytałeś jego Metamorfozy? Stek bzdur pisanych mętnym językiem, który w założeniu miał przykryć niekompetencje autora. Czytałem Metamorfozy. Nie są tak złe, jak twierdzisz. Chyba nie mówisz poważnie. Słyszałeś kiedyś o czymś głupszym niż koncepcja współzależności substancji? Kalkstein nie twierdzi, że wszystkie substancje są współzależne. Jego hipoteza dotyczy tylko substancji nadrzędnych. No właśnie, substancje nadrzędne. Co to w ogóle za pomysł, żeby dzielić substancje? Substancje podrzędne nie występują samoistnie. Podział jest uzasadniony. Dobrze, nie będę się czepiał. Ale cały czas kręcimy się wokół sedna sprawy, którym jest koronny argument przeciw Kalksteinowi. Otóż jakim cudem współzależność substancji nadrzędnych implikuje możliwość ożywienia materii nieożywionej, skoro w tak zwanej spirali pseudożycia jest miejsce tylko na 5 substancji? A przecież warunkiem współistnienia jest obecność 6. Kalkstein przeczy sam sobie. Po transmutacji substancje bezustannie dołączają do łańcucha i wypadają z niego. Całościowo jest ich zawsze 6. Faktycznie. Dlaczego nie wpadłem na to wcześniej? Zmarnowałem rok seminarium, podczas gdy rozwiązanie było tak oczywiste. Przekonałem cię do Kalksteina? Nie tak prędko. Mam jeszcze jedno pytanie, które rozłoży cię na łopatki. Słucham. Do jasnej cholery, jakie praktyczne zastosowanie mogą mieć teorie Kalksteina, nawet jeśli są słuszne? Według nich można na przykład zbudować golema. Faktycznie. Na bogów. Muszę znaleźć na stryszku mój egzemplarz Metamorfoz. Powodzenia. Miałeś rację, a ja się myliłem. Nie przypuszczałem, że jesteś tak inteligentnym człowiekiem. Proszę, przyjmij te książki jako dowód uznania i symbol kapitulacji. Należały do mojej zmarłej żony, a ty dorównujesz jej wiedzą i z pewnością zrobisz z nich dobry użytek. Dziękuję. Do zobaczenia. A może jednak Rubedo będzie lepsze? Ciągle... Czy... Szukam re... W takim razie bywaj. Niedługo wpadnę po moją dolę.
czyżby intryga? Wiedźmin! Trzeba dziewki pozamykać! Lepiej ktoś cię na mnie nasłał. Naprawdę szlach. Muszę jeszcze raz przemyśleć. Witaj, Wiedźminie. Witaj, Kalkstein. Co robisz w wieży? Nareszcie. Długo czekałem na ten dzień. Kalkstein. Największe odkrycie mojego życia. Wiedźminie, teraz muszę się przygotować, więc sam rozumiesz. Wiedz, że zawdzięczam ci bardzo wiele i w pełni zasłużyłeś na nagrodę. Jak idą badania? Stworzyłem nową teorię. To prawdziwy kamień milowy w alchemii. Otóż, mój drogi Wiedźminie, wszystko, co cię otacza, nawet ty sam, składa się z małych cząsteczek. Tak małych, że nie zobaczysz ich gołym okiem. Aha. Te cząsteczki są w nieustannym ruchu. Oddziałują na siebie. Nie istnieje aktualnie sposób potwierdzenia tego empirycznie, ale nie poddaje się. Wiesz co, może opowiesz mi o tym później. Tak? Bywaj. Thank you.
rozwiązanie. Napiłbym się. Kto się tam włóczy po nocy? Wiedźmin. Geralt z Rivii. Wiedźmin. Glejt ma się, panie Wiedźmin? Mam. A co wy mi tu podtykacie? To pozwolenie na pobyt, a nie glejt zezwalający na wałęsanie się po nocy. To już glejtów specjalnych trzeba, żeby po ulicy chodzić? Dla dobra mieszkańców Wyzimy od zmierzchu do świtania godzina milicyjna obowiązuje. Nie dość, że zaraza, to jeszcze mamy plagę kikimor. Dajcie mi glejt, a ja ubiję za darmo wszystkie kikimory, jakie spotkam. Dobrze, macie tu glejt. Powodzenia, Wiedźminie. Dziękuję, panie oficerze. Kto się tam włóczy po nocy? Królewska służba.
zjadłbym coś. Sprowadzisz na nas kłopoty. Mogę. Chcę odpocząć. Tak. Mogę. Ktoś cię na mnie nasłał. Chcę. Podobno do miasta przybyła czarodziejka Filipa Eichhardt. Odkąd to do dzielnicy handlowej wpuszczają włóczę? Wydaje mi się, że moja córka... Na co się tak gapisz, łachmyto? Nie widziałeś nigdy szlachcianki? Gdy Foltest wróci, na pewno wypowie służbę Veleradowi. Na twoim miejscu nie paradowałem. To ciekawe. Wiedźmin! Co dziewki pozamykać? Napiłbym się. Służba nie drużba. Doprawdy, oni służba. Co za dzień. Jestem wyczerpany. Za dużo pracuję. Królewska Wiedźminie! Służba. Zrób to porządek! Nic tu po tobie, białowłosy. Gdy Foltest wróci, na pewno wypowie służbę Veleradowi. Wydaje mi się, że moja córka wpadła w oko Zygfrydowi z zakonu... Na co się tak gapisz, łachmyto? Nie widziałeś nigdy szlachcianki. Piękny był ten Minsk. Nie zaczepiaj mnie, bo wezmę jestem straż. Jestem wyczerpana. Nie będę rozmawiała z byle przybłędną naprawdę? Może wojsko zamknie nowe. Witaj! Za jakie potwory naprzeciw? Zabiłem ogromnego wilka. Mam jego łeb. Panie Geralt, zabierajcie mi to ze stołu. Śmierdzi jak nieszczęście. To wasze 600 orenów. Bywaj. Wieczny ogniu wypełni me serce. Twoja reputacja cię wyprzedza. Mianowicie? 5 groźnych potworów leży trupem. Chwalebny to czyn i zasługuje na nagrodę. Weź ten kamień runiczny, ponoć jest bardzo potężny. Bywaj. Nic, tylko pieniądze i pieniądze. Napiłbym się. Nie zaczepiaj mnie, bo wezwę straż. Napiłbym się. Napiłbym się.
Nie rozmawiam z nieznajomymi. Znajs, nie będę rozmawiała z byle przybłędą. Nic tu nie wróci, na pewno Znajs, nie lubię tego miejsca. Widziałaś gdzieś moje dzieci? Pewnie jak zwykle bawią się przed na twoim miejscu. Nie, nie powinny tam chodzić. Boję się o nie. Nie pamiętasz, jak sama byłaś dziecko? Wydaje mi się, że moja córka wpadła w oko Zygfrydowi. Nie jesteś aby chory? Królewska służba. Królewska służba. Doprawdy onieśmielasz mnie. A jeśli się dowiedzą? Wydaje mi się, że moja córka wpadła w oko Zygfrydowi. Co powinienem jej kupić? Gdy Foltest wróci, na pewno wypowie służbę Velaradowi. To dobry interes. Nie lubię tego miejsca. Muszę odpocząć. Odkąd to dodzielacie rodzicom dzieci i szkolicie je na wiedźminów? Wstydź się! Muszę wprosić się na następne przyjęcie do Loivardena. Kto za tym stoi? Mój mąż twierdzi, że Skojatel są finansowani przez cesarstwo. Nie podoba mi się to. Co powinien mi podobać? Nie jesteś aby chory? Kto za tym stoi? Białowłosy. Przyznaję, że jesteś niczego z... Napiłbym się. Czyżbym popadła w niełaskę?
Nie potrafię zrozumieć, w jaki sposób... Groźnie wyglądasz. Czyżbym popadła? Znaj swoje miejsce, Wiedźminie. Gdy Foltest wróci, na pewno wypowie służbę Velaradowi. Wiedźmin! Trzeba dziewki pozamykać. Tak, to mnie zadowala. Nie zaczepiaj mnie, bo wezwę straż. Nie rozmawiam z nieznajomymi. Napiłbym się. Czyżby intrygan? Zabiłem samicę wiwerny. Oto dowód. Nagroda jest wasza. 600 orenów. Bywaj. Nie będę rozmawiała z byle przybłędą spotkanym w bramie. Gdy Foltest wróci, nie na pewno wypowie służbę Velaradowi. Co oni knują? Doprawdy? Nic nie tu potrafię po tobie, zrozumieć, w jaki sposób zgraja bandytów i parszywych. Napiłem się. Zgubiłam tutaj jedwabną chustkę. Nie znalazłeś jej, panie? Twoja propozycja jest po prostu impertynencka. Żeby koszta były aż tak wysokie! Trzeba będzie przekonać Foltesta. Blado wyglądasz. Zastanawiające. Zabieracie rękę. Królewna Adda opowiadała mi o tobie. Służba, nie drużba. Niespokojne czasy nastały. A jeśli się dowiedzą? Napiłbym się. Gdy Foltest wróci, na pewno wypowie służbę Velaradowi. W tym bordelu brakowało jeszcze... Co cię tu przywiodło? Nie chcę wiedzieć. Ale ze mnie spryciula. Groźnie wyglądasz. I na dodatek nosisz broń na plecach. Ot, mam nadzieję, że Jakub de Aldersberg urządzi równie też wspaniały bal jak poprzedni. Wystarczy poprosić królewskich rycerzy i zrobią porządek z bestiami. Wszystkich pies... Wrzucili z dzielnicy nieludzi, więc nie będzie zachorowań. To prawda. Elfy nie będą już zatruwać studni, a krasnoludy niech gniją w swoim brudzie. Nie będę rozmawiała z byle przybłędą spotkanym w bramie. Królewska służba. Nie zaczepiaj mnie, bo wezwę straż. Świetny plan. Muszę odpocząć. Napiłbym się. Z planem. Co cię tu przywiodło? Nie chcę wiedzieć. Odkąd to do dzielnicy handlowej wpuszczają włóczęgów?
Kto za tym stoi? To rycerze powinni walczyć z potworami. Wiedźmini są... Mój mąż twierdzi, że skojarzeni są finansowani przez... Podobno na dworze mówi się, że wielki mistrz zakonu i król Foltest... Zaczekam z tym do jutra. Co powinien mi kupić? Czego ode mnie chcesz? Na twoim miejscu nie paradowałabym z bronią przed oczami strażników. Co to? Królewna Adda opowiadała mi. Nareszcie dwór zatroszczył się o nasze bezpieczeństwo. Na chwilę powinna przyjść dostawa. Mój brat oddał swój majątek zakonowi Fulasik. Adda ma pstro w głowie. No, ja w tym ostatni wiedźmin chciałbym się zamykać, a potworów nie brakuje, głównie psia na salę. Lubię gwarcer, że poziom mój szkoda, że z takimi czasy wszyscy są przestraszeni. Piękna sukienka. Niech mnie diabli porwą, jeśli wyjdziesz z mojego sklepu niezadowolony. Królewna Adda opowiadała mi o tobie. No, no, zazdroszczę jej. Królewska służba. Prawda to, że Devet jest Nilfgaardczykiem? Dupa mi swędzi. W tym bordelu brakowało jeszcze tylko wiedźmina. Mam nadzieję, że Jakub de Aldersberg... Wydaje mi się, że moja córka wpadła w oko Zygfrydowi. Spać mi się chce. Nie potrafię zrozumieć, w jaki sposób zgraja bandytów i parszywych nieludzi. Nie rozmawiam z nieznajomymi. Doprawdy? Nie zaczepiaj mnie, bo wezwę straż. Piękny był ten minstrel. Mam nadzieję, że Jakub de Aldersberg urządzi tak, równie wspaniały bal. Gdy Foltest wróci, na pewno wypowie służbę Velaradowi. Zgubiłam tutaj Niestety nie.